Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Mutantos, a to jest Falcon BMS. W tym filmie zajmiemy się dwiema sprawami. Pierwsza to wykorzystanie bomb kierowanych laserowo typu Paveway, a druga to komunikacja z naszym skrzydłowym kierowanym przez komputer. Jeżeli chwilowo akurat nie mamy dostępnych naszych kolegów czy koleżanek, żeby latać wspólnie, to możemy latać z takim skrzydłowym i trzeba się z nim komunikować, co nie jest bardzo proste, dlatego zgodnie z waszymi pytaniami postanowiłem to wytłumaczyć. Zaczynajmy. Pierwsze co robimy, to wchodzimy sobie w wyposażenie naszego samolotu przed misją, klikając przycisk Loadout na dole ekranu. I do tej misji domyślnie Falcon przydzielił nam bomby JDAM, czyli troszeczkę nowocześniejszą wersję uzbrojenia, ale my chcemy dzisiaj skorzystać z tej starszej. Tak więc odbieramy sobie bomby JDAM. Wchodzimy w mały dropdown, w kategorię AG i szukamy bomb kierowanych laserowo. W tym przypadku potrzebne będą bomby GBU-12, czyli lekkie bomby kierowane laserowo. Mamy takie cztery bomby. I żeby je naprowadzić, potrzebujemy podświetlić cel laserem. Może to dla nas zrobić ktoś inny. Może nawet zrobić to z ziemi. A możemy to zrobić też sami przy użyciu naszego zasobnika celowniczego, którego akurat już mamy zamontowanego na samolocie. Zasobnik korzysta z kodu lasera, domyślnie jest to kod 1688, ale kiedy lecimy w kilka samolotów i nie chcemy sobie podbierać wzajemnie celów, to warto, żeby każdy z nas ustawił sobie inny kod. Także w tym momencie wybieram tylko mnie i tutaj w rubryce Laser Code zmieniam 1688 na, dajmy na to, 1687. Potem klikam przycisk Set Code. Oraz OK. Warto jeszcze zweryfikować zmiany. Wchodzimy z powrotem do loadoutu. Wybieramy naszego skrzydłowego, ma on kod 1688. Wybieramy tylko nas. Mamy kod 1687, wszystko się zgadza. Mamy różne kody lasera, możemy ruszać do akcji. Zanim jednak ruszymy, warto się upewnić, na jakiej częstotliwości radiowej nasz skrzydłowy będzie na nas czekał, ponieważ kontakt ze skrzydłowym odbywa się tylko przez wejście na odpowiednią częstotliwość radiową. To możemy sprawdzić w briefingu. Wchodzimy w briefing. Alright, listen up. I tutaj w rubryce Com Ladder mamy część intra-flight, czyli podczas lotu komunikujemy się na częstotliwości VHF. Tu jest ta częstotliwość, a w nawiasie mamy jej przypisany kanał w naszym samolocie F-16. To jest kanał 15. Zapamiętajmy sobie to i możemy zaczynać. Jesteśmy już w samolocie. Teraz zajmiemy się konfiguracją bomb Paveway oraz naszej komunikacji ze skrzydłowym. Zaczniemy od komunikacji. Tak jak pamiętamy z briefingu, wchodzimy sobie na kanał VHF-15. I testujemy komunikację. Pod klawiszem W domyślnie na klawiaturze mamy okienko z komunikatami dla naszego skrzydłowego, komputerowego. Klikamy W, zmieniając listy, aż dochodzimy do listy Mission Management. Tam możemy na przykład zapytać go 8 o stan paliwa i zobaczymy, czy odpowie. Hammer, 3-2, what is fuel state? 2, fuel state 12, 1. No, dwójeczka odpowiedziała, że posiada w tej chwili 12 tysięcy funtów paliwa. Podobnie zresztą jak my, czyli działa. Dla porównania można sprawdzić, że na przykład na kanale 14 on wcale nam nie odpowie, więc to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, na którym kanale Hammer, 3-2, jest nasz state? Skrzydłowy. Proszę, brak odpowiedzi.
kanał 15. Jeżeli lecimy w pakiecie z większą ilością samolotów, to jest to kanał 15 w górę. Na przykład jeżeli jesteśmy drugim lotem w danym pakiecie, to będzie to kanał 16, 3, 17 i tak dalej. Jak pamiętamy, bomby Paveway zostały skonfigurowane na kod 1687. My musimy nasz samolot dostosować do tego kodu. Wchodzimy sobie w list. Teraz wchodzimy sobie w menu MISC, czyli 0. W tym menu mamy pod piątką menu lasera. Wchodzimy tam i tutaj mamy wszystkie ustawienia, które potrzebujemy. Jak widać, nasz samolot jest domyślnie ustawiony na kod 1688, czyli gdybyśmy świecili w tej konfiguracji, to podświetlalibyśmy cel naszemu skrzydłowemu, a nie nam samym, dlatego powinniśmy ten kod zmienić. Są dwa kody, jest TGP code i LST code. TGP code to jest kod, którym my świecimy, natomiast LST code to jest kod, którego nasz TGP może szukać, ponieważ TGP ma taki tryb wyszukiwania podświetlonego celu przez kogoś innego automatycznie. On wtedy sobie szuka tej kropeczki i nastawia się na nią automatycznie. No nas w tej chwili obchodzi TGP code, czyli wchodzimy w TGP code i zmieniamy go na 1687. Klikamy Enter i wszystko się już zgadza. Następnie powinniśmy włączyć laser. Mamy laser w trybie AG oraz laser w trybie AA. Oba w tej chwili są w trybie treningowym, TRNG. Co w dużym skrócie z naszej perspektywy znaczy, że po prostu nie zadziałają, kiedy będziemy próbowali podświetlać nim cel, co może być dosyć frustrujące, więc pamiętajmy, żeby ten laser AG przełączyć na tryb combat. Ustawiamy na nim znacznik i klikamy na przykład przycisk 0. Teraz mamy combat i wszystko gra. Laser ST Time to jest taki czas, kiedy laser automatycznie się włączy przed uderzeniem pocisku w ziemię. W tym przypadku na tym ustawieniu laser zacznie świecić automatycznie 16 sekund przed uderzeniem naszego Paveway'a w cel. To powinno wystarczyć, żeby Paveway mógł skorygować swój lot i trafić tam, gdzie chcemy, a nie tam, gdzie chce tego prawo fizyki. Pamiętajmy tylko, żeby jeszcze włączyć laser arm. I teraz nasz laser jest gotowy do pracy. Nasz skrzydłowy, prowadzony przez komputer, jest dosyć ogarniętym pilotem. On sobie sam znajdzie cele i w pewnym momencie, jak jesteśmy na odpowiednim kanale VHF, po prostu zapyta nas o pozwolenie na rozpoczęcie ataku. Kiedy to zrobi... udzielimy mu go, a on będzie już sobie autonomicznie wykonywał swoje zadanie. Przed zrzutem naszego ładunku nie zapomnijmy o włączeniu Master Arm oraz o przejściu na tryb AG. Bomb kierowanych laserowo nie trzeba włączać czy przygotowywać do zrzutu. Nie mają one systemu GPS. Powinniśmy jednak przygotować sobie nasz TGP, czyli nasz zasobnik celowniczy w trybie AG. I tutaj od razu na steel point. Request permission to engage mount targets. Bullseye. 1, 9, 3, 7, 5. Tak, po pierwsze my je zauważyliśmy, po drugie zauważył nasz skrzydłowy. Zapytał request permission, więc na listach W dajemy mu opcję piątą, czyli weapons free AG. Hammer, 3-2, weapons free. 2, Wilco. I nasz skrzydłowy przechodzi do wykonania zadania. Powinniśmy widzieć cel. Pamiętajmy zawsze, żeby dać loka TMS-em w prawo lub w górę. To jest bardzo ważne, żeby nasz samolot rozumiał, gdzie celuje. I teraz zgodnie ze sztuką zrzucania tych pocisków czekamy, aż odliczanie w ramce zejdzie do zera. Przytrzymujemy pikla 3 jednostki przed
przed końcem i nasza bomba szybuje już do celu. Tutaj na dole mamy odliczanie 27, 26, 25, to jest ile sekund zostało do tej bombie do osiągnięcia tego miejsca. No i tak jak mamy ustawione, od 16 powinien włączyć się laser. Teraz L mruga, więc laser się włączył. Laser w tej chwili celuje, podświetla to miejsce. Bomba wie, dokąd ma się udać. I za 5 sekund, o ile chmura nam pozwoli to zobaczyć, powinna dotrzeć do celu. No akurat chmura nam tutaj nie pomogła. Ale gdy wylecimy spod chmury, widzimy, że jest krater i że cel został osiągnięty przez nasz pocisk. I to już wszystko, co chciałem w tym filmie wam powiedzieć. Mam nadzieję, że zrzucanie bomb typu Bayway będzie w tej chwili dla was proste i jasne. Dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu.